Ale pojedzie twój kolega ze stajni, Marcel Żołkubeków, na klaczy Destiny, ja rozmawiałem z nim, szykuje się tutaj na powalczenie o zwycięstwo, czy będzie ciężko? Jednym z najbardziej doświadczonych jest się skarnować, ma tej super konia Markusa Aureliusa, chyba on takim głównym faworytem. Rozmawialiście między sobą, gdzie mówiliśmy na temat szans? Gęcia numer 8, Angelika Burakiewicz na syndikato, będzie rozgrywać tej wyścig. Jak, w jakiej formie jest syndikato, jak spisuje się na drogę? Do jazdy, czy Asia by dała ci wskazówki i bez problemu sobie z nim poradziłaś? Tak, rozmawiałam za tym przedmiotem. Nie wiem, czy przyjechać. Nie, jest to bardzo grzeczne, bo on bardzo dobrze robił. Nie miałam z nim żadnych problemów. Koń profesor. Na Pilecku zdobyłaś sporo punktów w gęcie uczniowskiej. Dzisiaj na syndikato też spora szansa na niezłe miejsce. To oznacza, że chcesz w całym cyklu powalczyć się o podium? Masz takie ambicje? Oczywiście było by miło, ale nie jest to jakoś moim priorytetem. Zatwierdzone wynik gonitwy pierwsze. Z pierwszy numer Skoda Linko. Jeszcze mamy wypłatę z Warszawy. Mamy to i jeszcze zostały nam dwa konie. Z numerem 2 to Markus Aurelius, faworyt gonitwy. Czteroletni bałag urodził się we Francji, trenuje go Emil Zakariew, siodło Oskar Nowak, który jest 9 czy 12 na 11. punktów. No, trener przyznaje, że Markus Aurelius ciągle biega z szansami, ale za każdym razem ktoś szuje mu plany. Ten trener mówi, że chciałby, żeby w końcu wygrał Markus Aurelius gonitwę. W tym roku dwa razy był drugi, więc rzeczywiście troszkę pechowa.
i z numerem 4 Russian Roy. To jest gniazdo z 5-letnim urodzony w Niemczech, ten jego Klaudia Pawlak, w Siedlakach ta Starnicka, waga 58 kg, waga też dużo nie brała udziału w konikwach uczniowskich. Trenerka mówi, że jeżeli kończy lecić bliżej stawki, to będzie zadowolona. No, trudno się udzielić tylko jego dwa razy w życiu. W biegu roku 6, w tym roku 5, no i skończy daleko, daleko za końmi. Na pewno lepszymi niż tutaj startują, ale to dla Brzegu coraz starni na koni. Pegas zapraszają do współpracy obecnych oraz nowych miłości wyścigowego sportu. A z okazji 85. rocznicy otwarcia Toru Zbrzewie zapraszamy Państwa na wystawę historycznych zdjęć, którą można oglądać na ogrodzeniu Toru z wolnej parkingu. Na wystawie zobaczą Państwo m.in. zdjęcia z budowy Toru Zbrzewie, na wyścigowego na Torze Zbrzewie, coraz pierwszy derby, które zostały rozegrane 16 lipca 1939 roku. 3 czerwca Tor Zbrzewie zgłosił swoje 85. Trzeci na nikto i na czwartej pozycji Saif Shadar. I są na prostej finiszowej już wszyscy. 500 metrów do celownika. Marcus Aurelius z przewagą. Marcus Aurelius. Próbuje go gonić sprytny Henik, ale Marcus Aurelius do pół pola tutaj prowadzi. Marcus Aurelius. Marcus Aurelius ma 150 metrów do celownika i 50 metrów przewagi nad sprytnym Henkiem. Marcus Aurelius pod Oskarem Nowakiem dowolnie wygrywa gonitwę na drugiej pozycji. Sprytny Henik na trzecim miejscu Destiny. Nowakiem, zwycięstwo w niesamowitym stylu, dowolnie o kilkanaście długości z miejsca do miejsca. Oskar Nowak pokazał się to jak jeździec, który urodził się, by dosiadać tego trudnego konia, poradził sobie z nim znakomicie, wygrał z ogromną przewagą. Za chwilę Oskar do nas dołączy i poprosimy go o kilka refleksji po tym wyścigu. Marcus Aurelius jest trenowany przez Emila Zachariewa dla syndykatu WRS Racing Club. Piękne zwycięstwo Marcusa Aureliusa. Już do nas powoli Oskar zmierza. Oskar, gratulacje. Chyba jeszcze w całej swojej karierze nie wygrałeś gonitwy z tak ogromną przewagą, czy zdarzyłeś? Nie, bardzo nie. Nigdy w życiu się nie zdarzyło. Także z taką przewagą. Genialny kon. Naprawdę trzeba tylko trzymać i czekać na prostą. Czy tak z założenia z trenerem i właścicielami, że jedziesz od razu do przodu, miałeś zaufanie do konia, że wytrzyma to tempo? Myślę, że w miarę spełniłem wszystko. Miałem jechać po froncie. I tak się udało, może nie z taką przewagą, ale jednak nie ją wybrał. Miał jeszcze zapas? Myślę, że tak. Kilku jeźdźców dobrych miało z Markusem Aureliusem. Ty chyba z nim zgrałeś się idealnie, więc pewnie dostaniesz jeszcze szansę. Mam nadzieję, jeśli się. Dziękujemy bardzo. Marcus Aurelius wygrywa pierwszą gonitwę uczniowską pod Oskarem Nowakiem. Konia trenuje Emil Zachary. Poczekał na proste, jeszcze zaraz po nią radę.
Złotych, dwójka, 2,6, 8 zł 10 groszy, trójka, 2,6, 1, 19 zł 10 groszy. Na padoku trwa dekoracja zwycięzców biegu uczniowskiego, jak również pozostałych uczestników. Wygrał Marcus Aurelius, wyhodowany we Francji, własność Emila Zachariewa i przyjaciół. Dosiadał Marcusa Aureliusa starszy uczeń Oskar Nowak. Gonitwa była pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, który funduje w niej nagrody, nagrody dodatkowe. Sponsorują również Stowarzyszenie Tour Club i Stadnina Pegas, a nagrody dodatkowe dla hodowców, właścicieli koni, hodowli krajowej funduje Polski Klub Wyścigów Konnych. Gratulujemy zwycięzcom i też ogromne podziękowania dla uczestników gonitwy, a zwycięzców dekorują z ramienia skrzydłowiec Agnieszka Kacprzyk oraz Jerzy Engel. Natomiast z ramienia stadniny koni Pegas Witold Miedzianowski. Jeszcze raz serdeczne gratulacje. Dzieciaki, chodźcie na fotku tu. Patrzcie, chodźcie. Nie wiadomo, kiedy będzie drugi raz. Chodźcie, to chodźcie. Dziękujemy. Dziękuję trener, dziękuję wszystkim. I to daj te Kamilowi ten kamień.